nie twórzmy sztucznych stanowisk, bo to jest według mnie zupełnie niepotrzebne. I to w sumie tyle w temacie. Dziękujemy za tę opinię. O głos poprosimy teraz pana Roberta Żylińskiego. Nawet najsprawniejszy urząd w swej zwrotności będzie bardziej ociężały niż dobrze zorganizowana organizacja pozarządowa. A skoro mamy już urząd i mamy organizację, to fajnie jak jest mosty i łącznik, bo mosty zawsze łączą, a nie dzielą. Co do samej funkcji, co do pani pełnomocnik, wiele ciepłych słów usłyszałem od organizacji pozarządowych i ja bym w tym momencie jednak umacniał umocowanie takie administracyjne, że tak powiem, pełnomocnika, bo pełnomocnik jest trochę schowany w strukturze. Jeśli ma być rzeczywistym pełnomocnikiem, to myślę, że to powinno być bardziej z większą możliwością decyzyjną, więc bardziej w strukturze organizacyjnej. Jeśli ktoś kiedykolwiek pracował w urzędzie, to bardziej w cudzysłowie podczepiona pod prezydenta, niż gdzieś tam głębiej zakopana w departamentach. Zresztą też bardzo dobrze zarządzanych. Skoro nie będziemy mówili o regrantingu, to ja wykorzystam ten czas, bo tutaj chyba sprawa jest jasna, tak? Już nawet siedzibę wybrałem na pełnomocnika wcześniejszej deklaracji, ale tam, tylko jeszcze raz proszę, żeby tam nie zapełniać całym urzędem tego budynku. Nowela ustawy z 10 roku daje nam możliwość regrantingu. No i cóż, my jak zwykle z obawą, tak jak mówiłem o tej ustawie o zamówieniach publicznych, prawo zamówień publicznych, nie wykorzystujemy tego, bo się co, boimy oczywiście, tak? Są miasta sąsiednie, tak jak Ełk, które się nie boi, znakomicie przekazuje te środki. Ostatnio Stowarzyszenie Adelphi tam rozdysponowywało te środki. Wszyscy to sobie chwalą. Jest to zwrotne, mobilne, tak jak powiedziałem, urząd zawsze będzie bardziej ociężały niż organizacja pozarządowa. A pamiętajmy, że organizacje pozarządowe zajmują się różnymi tematami. Te tematy niekiedy pojawiają się, że tak powiem, ad hoc i trzeba komuś pomóc. I wtedy uruchamianie procedur urzędowych jest no, niemobilne, tak? Kiedy będą te środki dystrybuowane przez inną organizację, będziemy mogli szybko zwrócić się ku potrzebującym i zachęcam do takiej odwagi. Dziękuję bardzo za głos. Ja jeszcze może tak troszeczkę, korzystając z tego, że mam prawo do trzymania mikrofonu, powiem, że poprzednie nasze spotkanie, kawiarenka obywatelska poświęcona ludziom młodym i wcześniejsza białostocka kawiarenka poświęcona inicjatywie lokalnej, też instrumentowi, którego jeszcze nie ma w mieście, była właśnie zrealizowana przez Białostocki Klub Debaty Publicznej, grupę nieformalną, działającą przy federacji, ale też i z ludzi spoza, właśnie z takiego projektu Fundusz Mikrodotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który jedna z naszych białostockich organizacji, Fundacja Inicjatyw Rozwojowych, właśnie realizowała. I mnóstwo małych inicjatyw jak gdyby dostało pieniądze poprzez regranting. To tylko tak tytułem wyjaśnienia. Natomiast już skoro zaczęłam o tym mówić, to jeszcze przed udzieleniem głosu powiem, że to spotkanie, ta debata natomiast została zrealizowana również przez kawiarnię, księgarnię Spółdzielnia i też z takiego projektu, który się nazywa Ekonomia Społecznego Sukcesu z Unii Europejskiej. Ponieważ mówimy o tej ekonomii, o tych sukcesach, to po prostu czułam się w obowiązku o tym powiedzieć. Dziękuję ślicznie i teraz o roli pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych lub o innym temacie, jak to woli, prosimy, żeby wypowiedział się pan Jan Dobrzyński, kandydat PiS. Pierwszy sektor, szanowni państwo, to jest administracja państwowa, tak ogólnie mówiąc. Drugi sektor to są przedsiębiorcy, a trzeci sektor to właśnie są te instytucje, czy też organizacje, o których dzisiaj mówimy. Więc widzimy, że ranga tych organizacji jest bardzo wysoka. Ja też nie jestem zwolennikiem, bo my tak często, jak jest jakiś problem, to powołujemy pełnomocnika i on to ma coś załatwić. Ja uważam, że tego typu sprawy, tak poważne, tak ważne dla naszego miasta, powinny być nadzorowane, czy też organizowane przez wyższe rangi urzędnika. Więc życzę, aby pani Pawłowska była wiceprezydentem, bo jak wygram wybory,
to tymi sprawami u mnie będzie się zajmował wiceprezydent. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy. A teraz poprosimy o wypowiedź pana Tadeusza Truskolaskiego. W imieniu któregoś wiceprezydenta dla panią, pani Pawłowska, dla pani Proszę Państwa, historia pełnomocnika organizacji pozarządowych w Białymstoku ma już 12 lat, bo pierwszy właśnie pełnomocnik został powołany w 2002 roku, w 2005 roku przez mojego poprzednika zostało powołane Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Myślę, że ono się sprawdziło, właśnie tutaj można nawiązać do odpowiedzi na poprzednie pytanie, że chcemy rozwijać tę ideę w taki sposób, aby właśnie przekazać ten budynek organizacjom pozarządowym. No i dopiero wtedy właśnie ta idea nabierze tak naprawdę takiego pełnego rozmachu i będzie można powiedzieć, że organizacje pozarządowe będą w końcu na swoim w naszym mieście. Myślimy też o tym, że jak Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przeniesie się właśnie do nowego budynku, aby je przekształcić w Miejskie Centrum Aktywności Społecznej o jakby nieco szerszym charakterze i działalności właśnie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Oczywiście nie zapominając o tych źródłach powstania, czyli o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ale organizacji pozarządowych w naszym mieście przybywa, tych aktywnych również, czy też można powiedzieć, że bardzo aktywnych, z czego bardzo się cieszymy. Jest to taki ogólny trend europejski, ale też trend polski. O to dba również pan prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Często podkreśla w swoich rozmowach i przeznacza środki na tego typu funkcjonowanie. W związku z tym my się wpisujemy jakby w taką ogólnopolską, ogólnoeuropejską politykę zwiększenia udziału, partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji. Bardzo dziękujemy. Proszę jednak o brawa. O wizję roli miejsca pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych poproszę teraz pana Kamila Rzepkowskiego. Dziękuję. Ja uważam, że pełnomocnik jest potrzebny. Wcześniejsza sytuacja pokazuje tak naprawdę, że rola pełnomocnika jest trochę za mała, że generalnie tą rolę trzeba zwiększać. Ja bym może nie poszedł tak bardzo do przodu jak pan senator Dobrzyński, że od razu bym rozdał stanowisko wiceprezydenta. W każdym razie uważam, że to powinna być osoba, która łączy urząd z organizacjami pozarządowymi, że ten most, który zaproponował pan Rzepkowski, jest jak najbardziej słuszny. Ja chciałbym znowu nawiązać, bo już dzisiaj o tym mówiłem, do Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, bo generalnie chyba problem leży chyba w tym miejscu jednak, że to Centrum Współpracy, które też zostało stworzone przez miasto, nie spełnia swojej roli. I generalnie, czy może tak, jakie kompetencje powinien mieć? Powinien być podzielony na te trzy sektory, o których mówi też pan senator Dobrzyński, bo to wynika z podziału nowoczesnego państwa, że jest ten pierwszy sektor, czyli sektor samorządowy. I tutaj to centrum powinno poza Urzędem Miejskim w Białymstoku współpracować również z innymi urzędami, uczyć się tego od innych urzędów, jak wygląda ta współpraca w innych miastach. Kolejna rzecz to jest ta współpraca z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami miasta. To też powinno wykonywać to centrum. No i ta sprawa najważniejsza, czyli sama organizacja pozarządowa. Ten problem, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli problem z tym budynkiem, powinien być wyjaśniony właśnie przez pełnomocnika, który powinien tak naprawdę ściągnąć w jedno miejsce i wojewodę, i prezydenta miasta, i przedstawiciela organizacji pozarządowych i wypracować jakieś rozwiązanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. O opinię na temat roli pełnomocnika, jego miejsca poprosimy teraz pana Krzysztofa Jaruzelskiego. Ja na miejscu pani pełnomocnik Pawłowskiej jeszcze sukcesu nie odtrobił, ponieważ słyszałem, że już chyba tam z 15 wiceprezydentów się szykuje tam w rozpisu. Tak, to nie jest takie pewne. Natomiast uważam, że
pełnomocnik, choćby najlepszy, a w tym przypadku mamy do czynienia, zdaje się, z dobrym pełnomocnikiem, nie załatwia sprawy, jeżeli nie ma woli samego gospodarza do rozwiązywania spraw. On siłą rzeczy pełnomocnik pełni funkcję pomocniczą, jakiegoś filtra trochę, przekaźnika informacji. Natomiast jeżeli prezydent spędza większość czasu na uczelni, dorabiając sobie, śmigając po świecie, on nie jest w stanie najnormalniej w świecie prowadzić normalnej polityki zarządzania tym miastem. Pewien prezydent dużego miasta, kiedy objął swoją funkcję, utworzył grupę ludzi, która codziennie z rana analizowała prasę, portale społecznościowe, informacje z radia, telewizji, co się stało w mieście od wczoraj, co się stało przez ostatnie dni, gdzie powstała jakaś grupa protestacyjna, nie wiem, ekrany buduje się przy ulicach. Jedni protestują, bo chcą, drudzy protestują, bo nie chcą. Jest jakaś nagła awaria na ulicy, zapada się dziura, ludzie mają problem z dojazdem. Codziennie taka grupa siedzi, analizuje problemy społeczne. Pan prezydent codziennie zapoznaje się z raportem takiej grupy. I w tym przypadku chodzi o to, żeby pan prezydent chciał to robić, tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby się formalnie spotkał raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie z pełnomocnikiem. Chodzi o to, żeby działał system taki. Natomiast, mówię o tym pełnomocniku pani Pawłowskiej, są tutaj wyłącznie dobre opinie. Natomiast, żeby troszeczkę o tej porze już rozluźnić sytuację, ja chciałem się spytać radnych paru obecnych na sali, czy funkcjonuje w mieście jeszcze do tej pory ogrodnik miejski na przykład. Są takie dziwne funkcje w tym urzędzie, jak na przykład plastyk miejski, ogrodnik miejski i słyszymy ciągle zapowiedzi. Plastyk tym razem już weźmie, uporządkuje kwestię reklam w mieście. Daje czas do końca roku, mija rok, mija następny rok, 3 lata nikt nie pyta plastyka miejskiego, co się dzieje, a potem znowu obiecuje, że uporządkuje sprawę reklam. Ogrodnik miejski jest jak jed, nikt go nie widział tak naprawdę i nie wie, co robi. Miasto się karczuje, parki się karczują. Natomiast kiedy zapytałem kiedyś jako radny, co robi ogrodnik miejski, usłyszałem, że właśnie pracuje nad strategią Białystok miasto Głogów. To było 7 lat temu. Do tej pory nie wiem, co się zdarzyło z tej strategii, czy Białystok stał się miastem Głogów, czy się nie stał tak naprawdę. Więc to nie jest kwestia tam stanowiska, dobrego opisania tego nazwy. Chodzi o to, żeby działał system, żeby ludzie chcieli coś robić i skutecznie to robili. Dziękuję. Poprosimy teraz o głos pana Artura Milewskiego, o pełnomocniku prezydenta. Szanowni Państwo, zanim zabiorę głos na temat pełnomocnika prezydenta, chciałem zwrócić uwagę, że samorząd w Polsce ma już 24-letnią historię. Jest to najlepsza reforma, która się udała po transformacji 1989 roku. Ale ta reforma nie została dokończona i w tej chwili władza samorządowa nie funkcjonuje tak, jak trzeba. I zanim powiem o miejscu pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych, to muszę powiedzieć przede wszystkim o miejscu prezydenta w mieście. I nasz komitet widzi to miejsce jako osoby, która nie trzyma w ręku i nie ściska mocno pieniędzy, i to w dodatku nie swoich, tylko jest kimś bardziej na kształt takiego silnego przewodniczącego Rady Miejskiej, który jest przedstawicielem